nie mogę być równocześnie twórcą i tworzywem. Mam chyba prawo wyboru. Państwa i naszymi gośćmi są Andrzej Dobosz i Dariusz Gawin, historyk idei. Obawiamy się, że będzie pan dzisiaj musiał dzisiaj wystąpić w roli zarówno twórcy, jak i tworzywa. Nie przeraża to pana w tych okolicznościach? Przyzwyczajony jestem. A jakiego Andrzeja Dobosza odkrył pan po raz pierwszy? Czy to był Andrzej Dobosz aktor, czy Andrzej Dobosz pisarz? Nie, no jak wszyscy najpierw oczywiście obejrzałem rejs, który jest w tym wypadku obowiązkowy, ale potem także ja uważam, że jest znakomita także rola u Morgensterna w Trzeba zabić tę miłość, gdzie w zasadzie gra pan siebie, bo opowiada o tym, że żyje z tego, że nie jada kolacji oraz że czyta książki i opowiada je studentom. Czy to prawda? W czasach egzaminów. To znaczy nie jadam kolacji, chyba że proszono. Tak, to też jest właśnie, to jest element tego. Tak, opowiadałem. I to ja po prostu dostałem scenariusz, żeby sobie znaleźć miejsce, w którym wchodzę z własnym tekstem i opowiedziałem o sobie. Słowo to jest scena, która dzieje się przed komisją tępiącą tak naprawdę pasożytnictwo społeczne, tak? Takich niebieskie ptaki, jak to mówiono wtedy w prasie PRL-owskiej. A tak naprawdę pan też tam mówi, że czyta książki tylko sprzed wojny krymskiej. Co prawda powiedziawszy, jest prowokacją polityczną. Wiemy, że to nieprawda z pana felietonem. Dobrze, że zaczynamy mówić o pańskiej twórczości, bo ta sfera anegdotyczna, sfera także związana z życiem literackim po wojnie w Polsce jest bardzo istotna, ale dzisiaj w jakiś szczególny sposób chcemy się upomnieć także o pańską twórczość. Zapytaliśmy dwóch wybitnych badaczy literatury o to, jaką rangę ma pana pisanie. Andrzej Dobosz jest powszechnie uważany za już klasyka polskiego felietonu, świetnego eseistę. Ja bym szerzej to ujął, on jest w ogóle mistrzem takich małych form prozy. Andrzej ma jeszcze jedną ważną cechę jako ten pożeracz ksiąg wszelakich. On jest wspaniałym przewodnikiem. To na pozór ktoś, kto dopada wybrane, odnalezione książki, przy czym wybiera je całkowicie niezależnie, jak gdyby wbrew nawet rynkowi księgarskiemu, który zna doskonale, wyciąga książki zapomniane, dawne, odnalezione, białe kruki, które okazują się często czerwonymi ptaszyskami i potrafi je tak rozdziobać, że po bardzo krótkim tekście Andrzeja czytelnik czuje się tak, jakby przeczytał na jakiś temat całą encyklopedię. Nasz bohater nie jest autorem powszechnie znanym, ale ci, którzy sięgają do jego książek, szczególnie się w tym pisarstwie rozsmakowują, ale mówią także, że sam Andrzej Dobosz się rozsmakowuje w tym, co bada, że jest to niezwykle subtelne pisarstwo, a zarazem niezwykle lakoniczne. Więc tutaj panuje pewien bałagan pojęciowy. Niektórzy mówią felietony, inni glossy. Jeszcze inni, i to chyba wydaje nam się najwłaściwsze, mówią eseje. A pan użył takiego określenia mistrz małej formy. Co się kryje za tym? Mistrz małej formy, dlatego że można powiedzieć, że to są mikroeseje. To znaczy tak naprawdę felietony czy recenzje z książek zawsze wnoszą coś więcej niż tylko zastanawianie się nad tekstem, który właśnie został przeczytany. I nie chodzi tylko o stronę literacką. Tak naprawdę działalność pisarska obejmuje kilkadziesiąt lat. I wobec tego taki mikroesej to jest jak jeden fragment mozaiki. On w pewnym sensie, jeden pojedynczy jest mały. Ich wielka ilość układa się na panoramę polskiej myśli, ale i także życia ideowego, politycznego, towarzyskiego, polskiej, a szczególnie warszawskiej inteligencji, no powiedzmy od lat 60. aż do dnia dzisiejszego. Czyli to jest kawał historii, w którym pojawiają się wątki, pojawiają się pewne tematy, postaci, są postacie pozytywne, jak nie wiem, profesor Rosowski, postacie negatywne jak Bauman na przykład, ale one się przewijają, można je odnaleźć i w starszych tekstach, w nowszych. Bo tu jest pewien też duch przekory, dlatego że
Pan Andrzej Dobosz pisywał w latach 70. felietony jako pustelnik z krakowskiego przedmieścia. To jest myląca nazwa, dlatego że tam jest pełno ludzi tak naprawdę. Tak naprawdę to jest pełno, na krakowskim przedmieściu jest pełno ludzi, którzy najpierw są ciekawymi rozmówcami, osobami, postaciami, które są z jednej strony opisywane z sympatią, z drugiej strony, jak wspomniany Zygmunt Bauman, raczej są negatywnym przykładem, a dopiero potem piszą książki, robią filmy, grają w teatrze. Z tego coś wynika i może wyniknąć także nauka co do tego, kim oni są, w jaki sposób działają w świecie, czego się można od nich nauczyć, albo brać ich za przestrogę, bo tak jak oni postępują, postępować nie należy. Ja jeszcze jedną manierę stosowałem. To znaczy Stanisław Ossowski, Jan Józef Lipski, ale Bauman Zygmunt, Kuczyński Jan. No właśnie, bo... Nie, to nie. Pan mówi o przekorze, ale może też jednak pewna doza złośliwości. Ksiądz Adam Boniecki napisał o panu: Dobosz potrafi być cięty jak brzytwa, potrafił przyłożyć, jednak jako człowiek wykwintny i subtelny ujmuje to w formę subtelną i wykwintną. To było świadomie konstruowane, takie opisywanie zdarzeń i ludzi, czy to wynikało bardzo bezpośrednio i spontanicznie z pańskiej wrażliwości i patrzenia na świat? No. No, spontanicznie przecież ja nie zastanawiałem się, jak rozegrać tą stawkę, tylko po prostu ją rozgrywałem. Ja to muszę powiedzieć, że arcydziełem tej małej formy, w której złośliwość, ale bardzo elegancka, odgrywała wielką rolę, był taki felieton o Krzysztofie Teodorze Teplicu, który był, to był chyba z lat 60. jeszcze. To wtedy o Teplicu można było pisać, że jest młodym Teplicem, w odróżnieniu od jego stryja bodajże, tak? Który tak, był, który był profesorem filmoznawstwa. Tak, jak już starszy i młodszy, tak. Zresztą Teplic był moim starszym o rok kolegą z Batorego i jak zostałem przyjęty do Batorego, od razu następnego dnia pojechaliśmy na wykopki. I oczywiście oprócz narzędzi do kopania dostaliśmy jeszcze szturmówki, takie flagi czerwone, których było mniej niż uczestników akcji. I nagle któryś z kolegów powiedział: słuchaj, rozwiązał mi się but, potrzymaj mi chwilę. No i ja potrzymałem, on zawiązał sznurowadło i potem już nie chciał wziąć. Więc ja oparłem u niego, on się odsunął, szturmówka czerwona upadła na ziemię i kierownik polityczny akcji, kolega Krzysztof Teodor Teplic, stanął przede mną i zasmucił się. Taki z was ładny chłopiec i nie podoba wam się czerwony sztandar. A to ja muszę zadać jedno pytanie, bo w latach 50. był taki moment, kiedy pan napisał znakomite i wtedy głośne reportaże literackie z wojska. W 56 roku skończyłem polonistykę i równocześnie po studium wojskowym mieliśmy miesięczny obóz w Drawsku, gdzie tradycyjne było to miejsce odwiedzane przez inteligencję w różnych okolicznościach. I tam inteligenci po 4 latach studiów, tylko ja byłem najdrobniejszy w mojej drużynie. Także po obiedzie wstawiano mnie do kotła. Jak to? Do kotła, bo ja byłem najmniejszy i taką szczotką miałem zbierać te warstwy tłuszczu z jakichś takich skór słoniny i kapusty i tego. Ja w ogóle tego nie jadłem. Ja przez miesiąc przeżyłem na ciemnym piwie. To wiemy pan już, że nie jada pan kolacji i jada pan w ogóle bardzo mało. Ale jednak po takich dwóch seansach z tym myciem kotła
w nocy dostałem jakiegoś potwornego ataku bólu żołądka i odwieziono mnie do szpitala dywizyjnego nad jeziorem. Tam dostałem zastrzyki, okazało się to jakieś nerwicowe i bardzo się, odkąd zachorowałem, czuję się znacznie lepiej. I wróciłem do Warszawy po tym miesiącu i pomyślałem, że jest to mój wielki temat i postanowiłem znowu napisać książkę francuskiego socjologa o armii Franco, gdzie bym tam wszystko na Rokossowskiego zapisał. I tak to wymyślałem, ale tymczasem opowiadałem znajomym, jak było w tym wojsku. I przytomny Wiktor Woroszyński zamówił mi maszynistkę. Ja w Nowej Kulturze od 11 do 3 na pierwszą chodząc podyktowałem. I za to dostałem pierwszą nagrodę literacką w życiu, warszawską literacką nagrodę młodych drugiego stopnia, z tym, że pierwszego stopnia większą, ale dostało trzech autorów. Jerzy Ambroziewicz, po prostu zawodowy dziennikarz, który potem znalazł się w piśmie Nieprzyjaciół Pana Boga Argumenty, oraz dwóch prawników, Jan Olszewski i Walery Namiotkiewicz. Czyli osobisty sekretarz Gomułki za chwilę, tak. Aha, im obu zaproponowano, żeby zostali sekretarzami Gomułki, ale to wymagało zapisania się do partii. Olszewski, potomek Okrzej, prawdziwie lewicowo oczywiście odmówił, natomiast Walerek oczywiście zapisał się do partii i zakończył jako kierownik Wydziału Pracy Politycznej Komitetu Centralnego. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy. Ale jak dotykamy tych pierwszych prób literackich, spotkania z Jerzym Stępowskim albo Wiktorem Woroszylskim, to już bardzo bezpośrednio też dotykamy tematu pańskiej formacji intelektualnej i o tę sprawę zapytaliśmy także profesora Włodzimierza Boleckiego. Jeśli zastanawiać się nad taką swoistością, formacją intelektualną Andrzeja Dobosza, to bym oczywiście bardzo osobiście powiedział, że dla mnie on jest kimś, kogo Francuzi nazywają flaneur. Taki spacerowicz, który przygląda się światu, tak jak Andrzej przygląda się światu i przygląda się książkom. Jerzy Stępowski stworzył takie sformułowanie, nazwę, termin niespieszny przechodzień. I ten niespieszny przechodzień kojarzy mi się nieustannie z Andrzejem Doboszem. O, właśnie to jest ten niespieszny przechodzień krakowskiego przedmieścia, który czasem oczywiście przystaje, nawet przysiada. Kiedy odwiedzałem go w Paryżu, w jego księgarni nad Sekwaną, to jak rasowy księgarz, jak rasowy bibliofil, zamykał drzwi od ulicy, przynosił butelkę wina i przez kilka godzin sami, nie niepokojeni przez nikogo, mogliśmy rozmawiać o wszystkim, co nas interesowało. Co nie interesowało ludzi, którzy się w tym czasie dobijali do księgarni, ale to nie miało większego znaczenia dla nas, bo okazywało się, że Andrzej zna na pamięć prawie wszystkie książki, które w jego księgarni się znajdowały. No, skoro je zna, no to oczywiście po co są inni czytelnicy? Wystarczy, że on mógł mi o tych książkach opowiedzieć. To była wielka lekcja kogoś, kto doprowadził do mistrzostwa taki erudycyjny, lekturowy sybarytyzm. Wiemy już, domyślamy się, że to książki wpłynęły w znacznym stopniu na pana życie. Jaka jest pierwsza lektura, jestem bardzo ciekawa, którą pan pamięta jako tą pierwszą ważną księgę? Wielokrotnie wracałem, nawet całkiem niedawno, w Pustyni i w Puszczy. O, proszę. Ja E, e,
Pochodziłem z zamożnej rodziny warszawskiej z pięciopokojowym mieszkaniem, mamą niepracującą i równo skończyłem 4 lata i wybuchła wojna. I mama musiała się zajmować rozmaitymi rzeczami, a ja zostawałem w tym dużym mieszkaniu sam. Byłem niejadkiem. Zresztą jedzenie okupacyjne było monotonne i niesmaczne. I godziłem się jeść, jak mi czytano. A równocześnie miałem wtedy bardzo dobrą pamięć. I mama po skończonym posiłku odkładała książkę, która miała taką wstążeczkę i zakładano. I ja zostałem sam z książką, a zapamiętałem ostatni rozdział i jeszcze raz go przejrzałem sobie. I w ten sposób jakby nauczyłem się, jak wyglądają słowa, sylaby i zacząłem posuwać się sam naprzód i od połowy, gdzieś koło 5 roku życia, od połowy w pustyni i w puszczy dokończyłem już lekturę osobiście. Chciałabym, żeby pan nam powiedział trochę o tym, jak pan czyta, jakie lektury pan dobiera, ale także o pewnym rodzaju czytania. Paweł Herz, ważny uczestnik życia przy stoliku w Państwowym Instytucie Wydawniczym, wielki erudyta, dopracował się takiej metody, którą nazywał lekturą sprzężoną. Co to znaczy i czy pan także korzysta z tej lektury sprzężonej? No, korzystam i to sprawia, że czytając dużo, czytam wolno, bo na przykład teraz PIP wznowił wspaniałą książkę Gibbona Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego. I przy Gibbonie ilość książek, które znoszę, żeby sobie wyjaśnić jakieś szczegóły, które dla Gibbona były oczywiste, a dla mnie nie są, sprawia, że tego Gibbona no, czytam już 4 miesiąc. Ale czy korzysta pan właśnie ze wszystkich innych źródeł? No bo Paweł Herz nazywał tym sprzężeniem czytanie wszystkiego na dany temat. Są książeczki proste, które nie wymagają tego, ale przy książkach poważnych ta lektura sprzężona jest. Jak wspominamy Pawła Herca, no to już jesteśmy trochę dalej przy słynnym stoliku w piwie. Na czym polegał fenomen życia intelektualnego wokół piwu w tamtych czasach? No, Państwowy Instytut Wydawniczy to była potęga z ogromnym dorobkiem. Zresztą pan Andrzej wymienił Gibbona. To jest no, choćby Ceramowska seria. Przecież tak naprawdę to się inteligencja polska w ogóle na tym wychowywało. Stało się na Foksel, ja pamiętam, w kolejkach po... Pamiętam, jak kolejka była po Ransimana, wyprawy krzyżowe, to się kończyła, przecież zakręcona była na Nowym Świecie jeszcze. Niesamowite. Więc no tak, to były wtedy, po te książki się stało, zdobywało się je, one były trudne do zdobycia. Były wielkie serie, bo przecież w piwie oprócz Ceramu na przykład no, Herz wydawał te podróże literackie, wydawał choćby, nie wiem, poetów polskich XIX wieku. O, to był rodzaj takiego jakby edytorstwa sprzężonego, tak bym powiedział. 6 tomów z jednym lub kilkoma wierszami wszystkich, którzy między rokiem 1801 a 1901 wydali choć albo ogłosili choć jeden wiersz. Z takim... I to taka historia inteligencji polskiej, bardzo wspaniała, z tym, że PIW był jakby takim najważniejszym, ale rano z Żoliborza przyjeżdżałem i wypijałem pierwszą kawę w Związku Literatów przy Schodach Ruchomych, gdzie mało kto był jeszcze rano. Potem szedłem do piwu, ale po drodze w pewnej chwili pojawił się jeszcze Pałac Staszica na górze, gdzie też by, przy czym trzecia część iblowców, badaczy, była zarazem pisarzami, jak Jarosław Marek Rymkiewicz choćby.
Telewizja Polska ostatnio zrealizowała cykl pańskich wspomnień. Zobaczmy jeden z odcinków, który dotyczy właśnie życia literackiego, intelektualnego w powojennej Warszawie. Ja bardzo wcześnie jeszcze na studiach zacząłem pisywać w tygodniku Nowa Kultura, jednym z dwóch wtedy głównych tygodników literackich, to był Płachter. I Leszek Kołakowski też tam zaczął drukować koło 54 roku swoje teksty zapowiadające jego bunt przeciw oficjalnemu marksizmowi. I poznałem go dokładnie i nawet wypiłem kawą Brudershaft w redakcji Nowej Kultury na urodzinach Natalii Woroszyńskiej. W 66 roku również usłyszałem, że nie będzie przyjęć na normalne studia na Wydziale Filozofii, tylko powstanie studium doktoranckie. Napisałem egzamin, zostałem przyjęty na to studium. Tam, jak w Oksfordzie, każdy z nas miał swego tutora, jakby osobistego wychowawcę. I moi koledzy byli roztropniejsi, wiedzieli, że Kołakowski już jest źle notowany przez władzę, a ja i tylko ja zgłosiłem się i Kołakowski został moim tutorem. Często po zajęciach odbywaliśmy spacery. Kiedyś dowiedziałem się, że w Modzie Polskiej na Świętokrzyskiej sprowadzono czarne, zachodnie, wiedeńskie kapelusze firmy Hickel. I namówiłem Leszka i po jego seminarium poszliśmy na Świętokrzyską, ale uznaliśmy, że ronda tych kapeluszy są za wąskie jak na nasze upodobania. Po drodze mijaliśmy ośrodek informacji i kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tym ośrodku znalazłem płytę, na której stary Tomasz Mann czyta swoje utwory. Kupiłem je i pomyślałem, że jak już będę znał niemiecki, to żeby mieć wymowę Tomasza Manna. I idąc z Kołakowskim wpadłem na pomysł. I on uznał, że to jest nie tylko w telefonie, ale i w ścianie. Także z góry się umówiliśmy poza domem i on położył płytę Tomasza Manna i zadał po niemiecku jakieś pytanie. Na uruchomienie płyty brzęknął filiżanką i wtedy stary Tomasz Mann zaczął czytać opowiadanie Toni Okręgier. Po czym, jak wierzymy, ekipa specjalistów przystąpiła do dokonania nowego polskiego przekładu noweli Toni Okręgier. Autorem poprzedniego przekładu był Leopold Staff. Czy te spotkania przy stoliku piwu były równie wesołe? I chciałam pana zapytać, jakie spotkanie pamięta pan jako pierwsze? Z kim wielkim zasiadł pan przy tym stoliku jako pierwszym? Na trzecim roku polonistyki u Kota pisałem pracę roczną o komediach przedwojennych Antoniego Słonimskiego. Ponieważ Pomianowski kiedyś mnie przedstawił po teatrze panu Słonimskiemu, teraz jak go spotkałem, gdzieś powiedziałem, że piszę i czy mógłbym mu zadać parę pytań, zostałem zaproszony do domu. I tam okazało się, że na tyle moje pytania są dobre, że starszy pan się rozgadał i to były ze trzy takie seanse, ale nie chciałem mu zabierać czasu. I po paru latach spotkał mnie na ulicy, pamiętał i powiedział, że teraz bywa w kawiarni piwu na Foksel 17 koło południa i że gdybym tam kiedyś zaszedł. No i zacząłem od następnego dnia tam przychodzić. No a osobną postacią, a być może stojącą w pewnej opozycji do Słonimskiego był Paweł Herc. Różniły ich temperamenty, podejście do kultury, podejście do rzeczywistości politycznej, społecznej, chyba także towarzyskiej.
Jak pan pamięta Pawła Herca? Kim był dla pana? Pewne zasadnicze polityczne rzeczy były wspólne. Pan Słonimski nie znajdował upodobania w XIX-wiecznych lekturach Herca, ale to, co się działo dookoła i wydarzenia bieżące, no były jakby spoiwem, ale także wspomnienia przedwojenne. Różnice były chyba takie, że pan Słonimski jakby źle znosił przyjaciela młodości Jarosława Iwaszkiewicza. Natomiast Paweł Herc, który podpisywał coś, czego Iwaszkiewicz nie podpisywał, jednak był zaprzyjaźniony i bardzo przywiązany do Iwaszkiewicza. Także wszelkie wzmianki pana Antoniego o pisarzu posłusznego wzrostu irytowały Herca, który wcześniej opuszczał stolik. Przepytujemy pana z tych niezwykłych znajomości, no ale dla naszego pokolenia to jest niesłychane doświadczenie słyszeć także o tym. Chyba obydwoje chcemy zapytać także o znajomość z Herbertem. Czy to była trudna relacja? Czy to był człowiek, z którym piło się kawę tak po prostu? Czy to było dla pana pewnego rodzaju wydarzenie także intelektualne? No ja wcześniej zacząłem czytać wiersze Herberta, którego poznałem chyba u Jana Józefa Lipskiego. Jak to było? Lipski, do którego zaprowadził mnie jeszcze, jak byłem uczniem szkół, mój kuzyn nieżyjący już Stanisław Manturzewski. I u Lipskiego poznałem Herberta i czytałem jeszcze pierwsze wiersze, zanim się ukazały. Było jakby dwóch Herbertów. Z jednej strony pan Słonimski wszystko, co mówił, potem można było czytać w druku. Otóż Herbert, to co pisał Herbert, nigdy nie było wypowiedziane. Natomiast Herbert prywatny był człowiekiem niesłychanie rozbawionym. Kiedyś po jakimś słuchaniu muzyki postanowiliśmy się przenieść od Sitów na Rogu Wilczej Marszałkowskiej do Lisowskich na Wiejską. Ja szedłem z Herbertem i do nas doszli jacyś ludzie i Herbert zaczął mi opowiadać, że jesteśmy zespołem jazzowym z Wybrzeża. Wtedy oni zaczęli pytać nas o jakichś jazzmenów z Wybrzeża, pytając, czy ten jazzman to Żyd. Ale skąd, mówi Herbert, i to zupełnie na dres. Tyczna gawęda, aż w końcu już na placu Trzech Krzyży pożegnaliśmy, żeby zestawiając ze sobą Herberta i Słonimskiego, odwołuje się pan do podziału, o którym pan pisał, podziału na pisarzy mówiących i pisarzy piszących. A pan do jakiej grupy się zalicza? Do tych, którzy mówią tak, że potem można przelać to na papier, czy którzy mówią zupełnie inaczej i nie znajduje to później żadnego odniesienia w pisarstwie? No, teraz nie prowadzę życia kawiarnianego i mało życia towarzyskiego, także muszę po prostu siąść i to wydusić z siebie. W dodatku teraz to trzeba jeszcze na określoną ilość wierszy, pojęcie nieznane w czasach mojej młodości. Natomiast ja miewałem okresy w PRL-u, kiedy mogłem drukować albo na przykład w Nowej Kulturze, jak wyrzucono Wiktora Woroszyńskiego, przestałem pisywać. Potem zaczęła się Współczesność i we Współczesności
Witka Dąbrowskiego byłem dobrze traktowany i mogłem. Jak wyrzucono Witka, nie mogłem. Potem przyszedł Grochowiak, który mnie ściągnął i za Grochowiaka pisał. Natomiast cały czas czytałem i opowiadałem, chodząc między kawiarniami o krakowskim przedmieściu i spotykając tylko, przestawałem mówić, jak spotykałem Stanisława Jerzego Leca, który no, był takim przewodnikiem biograficznym po Warszawie. Jeszcze jedna znajomość, o której nie możemy zapomnieć. Chodzi o postać, którą chcieliśmy upamiętnić i przywrócić także polskiej publiczności w pierwszym odcinku naszego programu, czyli o, jak mówię, o Jakubie Karpińskim. Od kiedy datowała się panów znajomość? Jak się zaczęła? Jak pan pamięta Jakuba Karpińskiego? Po studiach chodziłem jeszcze, między studiami chodziłem na rozmaite spotkania i seminaria mnie nieobowiązujące i przede wszystkim państwa ossowskich. I tam zobaczyłem Jakuba Karpińskiego, zresztą zabierającego głos. I kiedyś wyszliśmy razem i zadałem mu jakieś pytanie i on odpowiedział na nie obszernie. No i jakoś to się przerodziło w przyjaźń, po czym zacząłem bywać na Narbuta. Także od Jakuba wiedziałem, że odbędzie się wiec 8 marca w obronie Adasia Michnika. To wielka postać takiej polskiej myśli politycznej, ale i także takiej socjologii historycznej, bo jego książki o PRL-u, począwszy od Taternictwa Nizinnego, gdzie tak. opisał lata 60. i swoje dorastanie i proces właśnie proces taterników tak zwanych przemycających materiały od Giedroycie z Instytutu Literackiego z Paryża do Polski, no to są książki bardzo ważne, opisujące w ogóle historię PRL-u. Trochę też z innej perspektywy niż ta perspektywa taka powiedzmy, nie wiem, choćby komandosów, czy Michnika, Kuronia. A równocześnie człowieka, poza tym jakby bezinteresownie rozbawionego światem. A ja bym jeszcze tutaj między panami widział pewne takie pokrewieństwo stylu, bo Karpiński miał dosyć też klarowny, jasny i zwięzły styl. To jest widać w jego książkach, właśnie tych na przykład historycznych. Nie wiem, tak jak krótkie spięcie o marcu 68, tak. gdzie on opisuje marzec z takiego politologii. Jako Marek Tarniewski. Tak. Ja miałem poczucie, że z moich znajomych było trzech, którzy byli inteligentniejsi ode mnie, wiedzieli więcej, dostrzegali więcej. To był przede wszystkim Jakub Karpiński, potem Andrzej Biernacki i Jerzy Timoszewicz. A co z tymi współczesnymi piszącymi? Czy pan czasami pisze o pisarzach współczesnych? Czy pana w ogóle pociąga współczesna kultura? To znaczy, ona jakby zamknęła się dla mnie na Marku Nowakowskim. Marek Nowakowski był zawsze moją stałą lekturą. Aha, Marek Nowakowski, nieżyjący Wojtek Albiński, ale no to prawie rówieśnicy. Marek był moim rówieśnikiem. A Stasiuka wczesnego czytałem, a w pewnej chwili Stasiuk się zborsuczył i już nie. Sięga pan do dzisiejszych pisarzy i się zraża, jak to wygląda? Czy zupełnie już nie śledzi pan życia literackiego tego doby najnowszej? No raczej nie. A co jest powodem takiego dystansu? To znaczy, ja miałem taką naturę ucznia i słuchałem panów starszych ode mnie, panów i pań starszych ode mnie, ale przede wszystkim panów i potem rówieśników. Natomiast Kubo, powoli kończymy, zbierzamy do końca naszego programu, ale myślę, że to jest teraz dobry czas, jeśli panowie pozwolą, by porozmawiać o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku w pana twórczości, w pana życiu, czyli o aktorstwie. Jak to się stało w ogóle, że trafił pan na ten słynny statek i że
poznał się pan z Markiem Piwowskim? Piwowski był młodszy ode mnie. Musiał mnie mijać. Ja nagle w rozmaitych miejscach na krakowskim pojawiły się białe pasy. Instrukcja nakazywała przechodzenie tylko po białych pasach, więc jak zobaczyłem białe pasy, wkroczyłem na białe, wyciągnąłem nogę, stanąłem następnym i tak przeszedłem. Po czym przypomniałem sobie, że przecież to, co mam do załatwienia, jest po stronie poprzedniej, więc znowu wróciłem po pasach i w tym momencie podszedł do mnie Marek Piwowski, spytał mnie, czy mam czas w najbliższych tygodniach. A to był rok 69. I ja właśnie przestałem dostawać pieniądze na uniwersytecie, gdzie od 66 roku byłem doktorantem Leszka Kołakowskiego. I to było tak, że w 2,5 roku mieliśmy przejść 5-letni kurs filozofii i napisać pracę magisterską, która miała być pierwszym rozdziałem doktoratu. I ja miałem za sobą pierwsze 2 lata, kiedy nastąpił marzec. I jak usunięto Leszka Kołakowskiego i Bronisława Baczkę, przestał mnie już ten uniwersytet interesować i przestałem tam chodzić. A ja chciałabym zapytać jeszcze pana o pamięć nad powstawaniem filmu Rejs. Czy ten film miał w ogóle scenariusz? Ten film nie miał scenariusza. To znaczy, ten film musiał mieć scenariusz, żeby zostać skierowany do produkcji. Ten scenariusz był jakiś fikcyjny i ja go nie znam, ale nie miał on związku z tym, co powstało. Natomiast po prostu zawieziono nas do Gdańska i przez pierwsze 2 tygodnie tak płynęliśmy, a Piwowski z ekipą obserwowali, starali się prowokować akcję. A mnie zaproszono, żebym tam, Piwowski na tyle mnie zaobserwował, że przekonał mnie, że mam odegrać rolę jakby pana Słonimskiego, co nie było jego zamierzeniem i w trakcie ja sobie zdałem sprawę, że nie o to chodzi. No i tak prowokowano nas. To na jakiej wysokości Wisły nakręcono scenę, którą widzieliśmy przed chwilą? Ostatnie tygodnie były już na Zalewie Zegrzyńskim. Straszna była scena w wodzie, kiedy ja przedstawiam nową koncepcję sztuki, bo my w wodzie, kamera na jednym kajaku, nagranie na drugim kajaku i po każdym tym odsłuchują nagranie magnetofonu i jakiś plusk, coś. Także tą scenę w wodzie powtarzano 4 godziny. Woda była jednak jeszcze ciepła, to był wrzesień, ale jednak po 4 godzinach byłem tak skulony, że marynarze wzięli mnie do siebie i dostałem szklankę czegoś, co okazało się szklanką spirytus. Trudny jest zawód aktora. Wystąpił pan jednak w 5 filmach, no i rodzi się pytanie, jaka panu towarzyszyła motywacja? Czemu w ogóle zgodził się pan wziąć udział w takim przedsięwzięciu? Pisałem zawsze dla przyjemności i dochody były czymś dodatkowym. Nigdy nie pisałem tylko dlatego, żeby zarobić. Natomiast występowanie w filmie przynosiło mi po prostu pieniądze.
Ale Rejs to nie jest jedyny film, w którym pan wystąpił. Panie profesorze, pan wspomniał na początku tak. o jeszcze jednym ważnym dziele. No trzeba zabić tę miłość. I, to jest, i tak jak to trzeba podkreślić, że w Rejsie to jest występ aktorski, ponieważ nie gra pan siebie, a u Morgensterna zagrał pan siebie. Dlatego, że jednak duch przekory nigdy nie pozwoliłby przegrać tej gry w Salonowce i tu pan zagrał raczej intelektualistów posłusznych władzy PRL-owskiej, a nie z, jakby, a nie tak naprawdę tego, kto jest wzywany przed Komisję do Spraw Zwalczania Pasożytnictwa Społecznego, ponieważ nie chce uczestniczyć w systemie i czyta, opowiada na przykład z studentom, jak się można domyślić częściowo za pieniądze, Klub Pikwika, tak? Bo tak. tam chyba pan wspomina, że pan opowiedział tak. z cytatami w 3 kwadranse Klub Pikwika. I wszyscy zdali egzamin, a potem przystąpili do lektury tej powieści. Ale ponieważ wiadomo było, że jeśli pojawię się w filmie, już po Rejsie, to recenzenci zauważą moje nazwisko. Także jeszcze występowałem w 2 filmach Jana Łomnickiego. Poślizgi, nagrody i odznaczenia. I potem w filmie Stanisława Jędryki stawiam na Tolka Banana jako pacjent 4 w poczekalni u dentysty. No ale też z tych słów, które tam padają, z pańskiej pewnej autoprezentacji, która się tam pojawia, wyłania się trochę taki obraz niebieskiego ptaka. Czy to było takie życie, czy to jest zupełnie mylny wizerunek? Nie, to jest prawdziwy, bo ja byłem w PRL-u większość czasu bez posady. Ja na etatach pracowałem 4 lata między 56 a końcem PRL-u. 4 lata na etatach. Czasem miałem gdzie pisywać, czasem nie miałem gdzie pisywać. Także ja naprawdę studentom opowiadałem do egzaminu albo prowadziłem dzieci na spacer, prowadząc dla nich kursy filozofii. To musiało być piękne. To też jest tak. Morgensterna. Tak. Tak. I to pożegnamy się zobaczymy. Fragmentem filmowym, bo chyba niestety na nas już czas. Musimy już tak. kończyć. Dziękujemy uprzejmie, to a ja na koniec dziękuję. Andrzej Dobosz sam o sobie. Siadajcie. Z czego wy w ogóle żyjecie? Nie jadam kolacji, chyba że proszę, no. A resztę? W okresie egzaminów na uniwersytecie opowiadam studentom książki, których nie zdążyli przeczytać. Niedawno opowiedziałem Klub Pikwika w 3 kwadranse z cytatami. Zabieram także małe dzieci na spacery. Są to dla nich ćwiczenia w przywództwie, ćwiczenia w wolności, poznawanie dwojakiego charakteru pytania dlaczego. Odzwyczajam ich od tego pytania. Żadnego bicia, żadnych krzyków, tyle tylko, że wracamy dosyć usmoleni. Nie wie pan, czyta, a sąsiedzi się skarżą, że z pańskiego mieszkania w nocy dochodzą dźwięki. Czytam książki sprzed wojny krymskiej, ale czasem wezmę do ręki jakąś nową i wtedy zdarza się, że się roześmieję. To jak się pan właściwie śmieje?